Pogoda od początku roku zaskakuje. Najpierw silne mrozy i śnieg, później kilkudniowa odwilż i z powrotem mróz. Wszystko sprawia, że chodniki są oblodzone. Jak zatem kutnianie poruszają się po chodnikach? Bardzo już byle jak. Są nieodśnieżone, nieodlodzone. Pani zobaczy. Dla starszych ludzi, no gdzie nasze służby porządkowe są? Zależy, w którym miejscu. No, w niektórych jest ładnie wysypane i jest bardzo bezpiecznie, ale w niektórych to... No, troszeczkę trzeba uważać. Tragedia, szczerze mówiąc. No nie da się iść. Jeszcze zależy gdzie, no jak nie ma śniegu, to jeszcze, ale jak jest śnieg i sam lód nie jest posypany zupełnie. Już kilka razy bym się, no, wywróciła. W których miejscach dobrze, a w niektórych trzeba bardzo uważać, bo jednak są oblodzone. No rano, jak szedłem, to państwo tam obsypywali piaskiem. No bo tak to miejscami to było ślisko, nie było można przejść. A teraz, no teraz dobrze jest. Trzeba pamiętać, że zimą należy być ostrożnym. Tym bardziej, że nie każdy chodnik w kłótni jest odśnieżony, czy posypany solą lub piaskiem. Warto także omijać tak zwane skróty, gdzie cały czas leży śnieg, a pod nim warstwa lodu.